siódme przykazanie, nie kradnij. Doszliśmy już do siódmego przykazania. Tak jak i wszystkie poprzednie, Bóg dał nam z miłości. Dał nam po to, żebyśmy się nie zagubili na ścieżkach życia, żebyśmy szli za Nim. Dał nam je po to, żebyśmy żyli szczęśliwie, w pokoju, harmonii z Nim, ze sobą nawzajem i w swoim wnętrzu. Każdy z nas na pewno ma jakieś troski materialne. Być może dziś przytłaczają Cię jakieś troski, być może brak Ci środków na godziwe życie, brak Ci środków na to, aby realizować swoje pragnienia. Zatem mam taką nowinę, że jest ktoś, kto może zaprowadzić porządek w tej sferze i zamiast zmartwień nauczysz się cieszyć z tego, co już masz. Kto poprowadzi Cię do wolności względem dóbr materialnych. Tak się cofnę dosyć daleko, do samego początku, do stworzenia świata. Tak chciałam, Pan Bóg, gdy stwarzał, zanim stworzył człowieka, zanim stworzył Adama i Ewę, stworzył najpierw świat materialny. Stworzył wszystkie rzeczy, wszystko, co na tym świecie jest. I to stworzył to z miłości, bo wiedział, że człowiek będzie tego potrzebował. Wiemy z Biblii, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Zresztą rzeczy materialne nazywamy są też dobrami materialnymi, dlatego że w jakiś sposób są dobre. Co za tym się dzieje takiego, co sprawia, że w tej sferze dochodzi do jakichś nieuporządkowań? Co się dzieje, że dochodzi do grzechu, do kradzieży, do tragedii, które sprowadza taki grzech? Wszystko to się bierze z postawy z nas ludzi, wobec dóbr materialnych. Bo same dobra materialne nie są ani złe, ani dobre. Znaczy są dobre, tak, ale nie są nośnikiem zła. To, co, jak wobec nich postępujemy, jak wobec nich się zachowujemy, może powoduje, że dochodzi do kradzieży, że kiedy zwycięża w człowieku chciwość, jakaś nadmierna potrzeba gromadzenia. Takie, że to powoduje to, odciąga nas to od Boga, odciąga nas to od ludzi, niszczy relacje i niszczy samych ludzi, którzy dopuszczają się takich rzeczy. Święty Ignacy sformułował taką zasadę, która uczy, w jaki sposób, to się nazywało u niego reguły, my żeśmy tam gdzieś poznawaliśmy w którymś podręczniku, reguła, która nosi nazwę tantum quantum, o tyle o ile. I ona bardzo dobrą jest wskazówką, jaką postawę zajmować wobec rzeczy materialnych. Brzmi ona w taki sposób, że człowiek o tyle powinien korzystać ze stworzenia, z tego, co jest stworzone, o ile prowadzi go do Boga, do zbawienia, do celu. A tym celem jest właśnie życie w harmonii z Bogiem, z oddawaniem mu chwały. I o tyle, o ile go rzeczy materialne, rzeczy stworzone odciągają od tego celu, o tyle powinien potrafić z nich rezygnować. I tak patrząc na ten świat, bo tak jak zaczęłam od stworzenia, patrząc na to, jak jest dzisiaj na świecie, tak jak było też za Chrystusa, to niestety istnieje duży podział, niesprawiedliwość społeczna, jeżeli chodzi o sferę materialną. Może jeszcze my tutaj w naszym kraju nie mamy na co narzekać, ale takie dane z roku 2017 na przykład dotarłam do takich danych, że 8 osób na świecie jest właścicielem 50% wartości dóbr materialnych. Że ponad 70% ludzi nie ma podstawowych rzeczy potrzebnych do życia, takich jak gdzieś miejsce do zamieszkania, jak dostęp do wody pitnej, nie ma zapewnionego posiłku, już nie mówiąc już o innych wartościach. No to się stało przez ten grzech, właśnie przez tą nadmierną chęć gromadzenia, przez chciwość. Trochę to trudno, jak się tak na to spojrzy, że jako ludzie
że w zamyśle Bożym te wszystkie dobra miały być wspólne i mieliśmy żyć w harmonii, a jednak tak się nie dzieje. Ale jednak, ponieważ no, takie nieuporządkowanie w sferze materialnej, kradzieże, niszczy, tak jak już wspomniałam, relacje między ludźmi, powoduje to nie zawsze kradzież, czasem nawet nadmierne skupienie na rzeczach materialnych prowadzi do tego, że relacje są niszczone między ludźmi, że na przykład zamiast zająć się jakimiś relacjami w rodzinie, ktoś zajmuje się pracą nadmiernie i gromadzi, albo że cierpi relacja z Panem Bogiem na tym. Także ten stosunek do dóbr materialnych niestety odbija się też na tych naszych wzajemnych relacjach. Myślę, że każdy z nas miał w swoim życiu takie doświadczenie bycia okradzionym. I pamięta, że to było bolesne, że miał w poczucie krzywdy z tego powodu. Jeśli nie sam ktoś, no to może ktoś z naszych bliskich, jakieś poczucie straty. I wiemy, że to przykazanie bardzo uderza w przykazanie miłości, w to, że jest przeciwne do tego, co nakazał nam Jezus, żebyśmy się wzajemnie miłowali. Myślę też, nie wiem czy wszyscy, ale że niektórzy mają też doświadczenia tego, że sam coś, że każdy coś mógł zawłaszczyć w swoim życiu. Ja na przykład przypominam sobie takie rzeczy, że jako dziecko czasem chodziłam z koleżankami czy tam z kolegami do jakichś cudzych sadów, bo jabłka u sąsiada były lepsze. Czasem, tak jak mówię, że kradzież nie musi być czymś takim spektakularnym, że oto na bank napadliśmy. Czasem to są takie proste rzeczy, takie podkradanie. I w obliczu takich niesprawiedliwości społecznych, jakie są i czasem się wydają nawet uzasadnione, ale Jezus jednak mówi, nie kradnij. W zasadzie do pierwszej kradzieży to doszło już w raju. Nasi prarodzice, Adam i Ewa, wzięli coś, chociaż mieli do dyspozycji, nie zrobili tego na pewno z jakiegoś z braku, tak, że z niedostatku. Zrobili to z innych powodów, że mimo tego dostępu do obfitości całego raju i wszystkich drzew, które Pan Bóg im dał, sięgnęli po zakazany owoc, o coś, co do nich nie należało. Ja tu może tam nie będę tego bardziej, ale chciałam się przyjrzeć temu, że kiedy mówimy o podkradaniu jabłek, to coś takiego zrobili pierwsi rodzice, a to się wydaje takim drobnym grzechem, tak? A nie jest drobnym grzechem, bo każdy, nawet najdrobniejszy grzech, który polega na kradzieży, znieczula nas może, na naszą uczciwość na przykład. I ta sytuacja w raju pokazuje, że raj, który był miejscem harmonii z Bogiem i między ludźmi, stał się miejscem kradzieży. I stał się też takim miejscem, gdzie ta harmonia między Bogiem a człowiekiem, między ludźmi nawzajem została naruszona. Tu może na tym przykładzie widać, co robi grzech, nawet najdrobniejszy. Nawet jeśli to są na przykład, że tam w pracy weźmiemy coś, co do nas nie należy, czy na przykład nie przykładamy się do pracy tak, jak powinniśmy. To wszystko to jest w sferze kradzieży. To wszystko jest naruszeniem grzechu. Nie kradnij. I uderza w relacje. Przedmiotem kradzieży mogą być nie tylko zresztą dobra takie materialne, na których tu się głównie do tej pory skupiałam. Można też okraść z ludzi z takich wartości, które są w zasadzie niezbywalne dla każdego człowieka, jak jego godność, prawo do szacunku, jego dobre imię. Też dzieje się to przez to, nawet mówiąc szczerze, to i Jezus padał, bywał w takiej sytuacji, że i o nim źle mówiono, jego oczerniano i w ten sposób naruszano jego dobre imię. Człowieka można pozbawić wolności, można... Także są też takie sfery, które nie są materialne, a które też okradają człowieka z jakiegoś dobra, z jakiejś wartości, które działają na jego krzywdę, na jego niekorzyść. Nawet dary Ducha Świętego mogą być
przedmiotem zazdrości czy jakiegoś zawłaszczania, bo bywa, że ktoś osądza, że ten to ma dar ducha, a ten to nie ma, albo na przykład ktoś, kto posiada, jest bardzo obdarowany, korzysta z tych darów, a nie oddaje chwały Bogu. To też tak jak troszkę by sobie zawłaszczał te dary Boże. Oczywiście, że Boga nie można okraść. To, co jest Jego, jest nadal Jego. Niemniej jednak no, wchodzi się na taką ścieżkę, na której chyba żaden z nas jako przyjaciele, oblubieńca, czy nie chciałby się znaleźć. I w tej sferze takiej niematerialnej, gdzie te kradzieże są takie mniej oczywiste, bardziej trzeba zachować jakąś czujność, bo to nie jest takie widoczne, tak? Bo jak coś weźmiemy, no to widzimy, coś zmieniło właściciela. A tu są rzeczy bardziej takie mniej mierzalne. My jako przyjaciele oblubieńca, jako wierzących w Boga, którzy chcemy chodzić Jego ścieżkami, chcemy wybierać Jego drogi, Jego drogę, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby do takiej postawy wolności, żeby na rzeczy materialne, na te rzeczy patrzeć z Bożej perspektywy, żeby nie pozwolić na to, żeby w jakiś sposób nas ograniczały, żeby w jakiś sposób nas zwodziły. Jesteśmy zaproszeni do takiej wolności względem rzeczy materialnych. I tu też się posłużę troszkę tym przykładem reguły Ignacego Loyoli, który sformułował taką zasadę obojętności. Przy czym no, nie chodzi o jakiś brak uczuć, ale raczej bym powiedziała, że to raczej o wolność względem rzeczy materialnych. I on mówił, że nie tylko materialnych, w ogóle innych też. On mówił, że koncentrując się, wychodząc z tego, co jest celem człowieka, czyli że ta relacja z Bogiem i oddawanie Mu chwały i służenie Mu, powiedział, że człowiek nie powinien bardziej pragnąć zdrowia lub choroby, bogactwa lub biedy, no i tak dalej, tam różne wartości wymienia, ale powinien pragnąć tego, co bardziej go zbliża do Boga. I ja tutaj, czyli tak do takiej wolności zaprasza większej. Ja tutaj chciałam też, nie zawsze jest tak, że to obfitość wszystkiego, wszelkie dary zbliżają nas do Boga. My nie wiemy, jaki jest zamysł Pana Boga, nie wiemy, jaka jest, nawet własnej natury dokładnie nie znamy, tą zna tylko Bóg. Dlatego też ta wolność względem takich dóbr jest potrzebna po to, żeby przyjmować wolę Bożą. Ja może posłużę się takim ze swojego życia doświadczeniem, że gdy no wiele lat temu, ja miałam wtedy około 30 lat, ale tu chciałam powiedzieć, jak te niedostatki moje przybliżyły mnie do Boga, że ale i wtedy doszło do rozwodu między mną i moim mężem. Mój mąż całkiem nieźle zarabiał, był dobrze sytuowany, zostałam sama z córką. Mój mąż nie był chętny, były mąż nie był chętny do tego, żeby jakoś tam nam do płacenia wysokich alimentów, był przywiązany do pieniędzy. W związku z tym no, ja pracowałam cały czas, ale taką miałam, no pojawiły się w mojej, takie troski materialne mnie tak w tym czasie zdominowały, bo się bałam, że nie zdołam siebie i córki utrzymać, że nie zdołam siebie i córki wychować, że nie zapewnię jej tego, co potrzeba. Takie różne lęki mnie ogarniały i w tym czasie też być może ze stresu doszło do tego, że zdiagnozowano u mnie chorobę taką nieuleczalną RZS. No więc pojawiły się kolejne ręki, bo ta choroba prowadzi leczona i nieleczona, czasem do kalectwa, trudno powiedzieć jak ona się rozwija. I też byłam w takiej sytuacji, że strasznie się bałam, że ja nie dam sobie rady. Pracę nie mogłam sobie jakieś takich... musiałam przyjąć taką pracę, jaka była dostępna, jaka pozwalała mi na wychowanie córki, na żadne jakieś takie ryzyko zawodowe związane z, na przykład z tym większym rozwojem zawodowym. No nie mogłam sobie na to pozwolić, również z powodu wychowania córki, jak i z powodu choroby. No i ja w takiej sytuacji, mimo że nie byłam wtedy blisko Boga, bo ja wtedy
nie uczestniczyłam na Eucharystię. Może tak, nie miałam takiej potrzeby. Znaczy jednocześnie miałam potrzebę, bo się modliłam do Boga, a z drugiej strony szukałam Go nie tam, gdzie trzeba. No i w tym momencie ja z tych trosk zaczęłam się bardzo modlić do Boga. Zaczęłam Mu zawierzać te wszystkie moje troski takie rodzicielskie, również te troski materialne, jakiś lęk o pracę. I powiem, że podczas tej modlitwy ja doświadczałam bardzo dużej ulgi. Ja się czułam wysłuchiwana, to było zdumiewające, tak jak patrzę na to dziś, a wtedy ja to przyjmowałam tak naturalnie, że to tak jest. Ale ja odkryłam wtedy Boga, któremu nie jest obojętne, co się dzieje ze mną, któremu nie jest obojętne, bo ja doświadczałam naprawdę w różnych drobnych wydarzeniach tego, że On naprawdę się nami opiekował, mną i moją córką. I nawet jak córka szła na studia, co się wiązało z większymi wydatkami, też jakieś takie było zamieszanie zawodowe, że mało pracy nie straciłam. Ja straciłam pracę w jednym zakładzie po to, żeby dostać w drugim, gdzie było mi po prostu lepiej finansowo. Więc ja mogę powiedzieć, i potem jeszcze Bóg z tego wyciągnął inne dobro, bo bazując na tym, że Mu zaufałam, On przyciągnął nas do siebie i moją córkę i mnie. Więc tutaj jest to przykład na to, że w takim niedostatku można bardziej odnaleźć Boga niż w bogactwie. Przynajmniej tak było w moim życiu. I dlatego też zachęcam każdego z Was, żeby w jakiejś takiej potrzebie, w troskach materialnych, czy nie tylko materialnych, ufać Bogu, zawierzać Mu te wszystkie swoje troski. Bo dlatego, że On ma na to, jeżeli ja byłam wtedy od Niego daleko, a mnie wysłuchał, to teraz jak jesteście przyjaciółmi oblubieńca, to na pewno tym bardziej Was Pan Bóg będzie wysłuchiwał, z tym, że w taki sposób, jak On będzie chciał. Więc jako Boża córka i Wy jako Boże dzieci, też córki i synowie, jesteśmy zaproszeni, w zasadzie jesteśmy już tak jakby uczestnikami Królestwa, bo budujemy tu Królestwo Boże tu na ziemi. I nie wiem, czy to do mnie dociera, czy to do Was dociera, ale jak sobie tak przygotowywałam ten temat, to coraz mocniej do mnie to docierało, że w zasadzie już jesteśmy współdziedzicami tego wszystkiego, co Bóg stworzył, tak? Co Bóg przygotował. Bo przecież zobaczcie, otrzymujemy łaski z nieba, otrzymujemy dary Ducha Świętego, możemy codziennie uczestniczyć w uczcie Eucharystii, karmić się Jezusem, Jego ciałem, no krwią rzadziej, ale też. Więc my jako dzieci Boże jesteśmy zaproszeni do takiej postawy wolności względem rzeczy materialnych. Dane nam dla nas jako coś dobrego, ale dane nam jako środek do celu, do tego właśnie, żeby dojść do Pana Boga i żeby innych tą drogą poprowadzić. Więc najpierw myślę, że taka postawa wdzięczności jest ważna wobec tego, co już otrzymaliśmy. Bo naprawdę, tak jak jeśli chodzi o sferę materialną, to może są tam ludzie bogaci, ja nie wiem, może wśród nas też są bogaci, no ja nie wiem, ile to tu posiadam, ale zobaczcie, że możemy się czuć obdarowani tak duchowo, jak i materialnie, bo każdy z nas chyba nie ma tu osoby, która by nie miała gdzie mieszkać, nie ma takiej osoby, która by nie miała posiłku, nie ma też, każdy z nas mimo jakichś trosk materialnych ma to, co mu potrzebne, żeby przeżyć. Każdy z nas też jest obdarowany w sferze duchowej. Także myślę, że taka postawa wdzięczności bardzo pomaga zdystansować się do skupiania się na rzeczach materialnych, do takich trosk materialnych, bo ja już mogę się ucieszyć tym, że przynależę do Królestwa Bożego, że jakoś no, jestem na tych drogach Bożych, mimo że może błądzę, ale że Boża miłość dotyka mnie, dotyka nas wszystkich, nawet jeśli tego nie odczuwamy, że Bóg i Bóg na kartach Ewangelii wielokrotnie mówił, żeby się nie skupiać, nie troszczyć się o te materialne rzeczy zbytnio. Nie mówił, żeby się w ogóle o nie troszczyć, tylko żeby nie koncentrować się na nich. On karmi każde stworzenie, więc dlaczego miałby się nie zatroszczyć i o nas? Dlatego też
Dlatego też ważna jest taka postawa wolności wobec tych rzeczy materialnych. Również święty Paweł mówił, że potrafi cierpieć i biedę, ale umie też korzystać z obfitości. I tak samo jak obserwujemy, jak przypomnimy sobie życie Jezusa przedstawione nam w Ewangelii, to widzimy, że On tam chodził po Galilei, głosił, dzielił się dobrym słowem, dzielił się, robił różne dobre rzeczy ludziom, czyli, ale też jednocześnie korzystał z gościny innych osób, potrafił przyjmować dary od innych i sam obdarowywał z sobą ludzi. I On tak robi do dziś. Bóg tak robi do dzisiaj, że dzieli się sobą z nami. W zasadzie można powiedzieć, są takie słowa Ewangelii, że On ogołocił samego siebie. No bo jak patrząc na to, to oddał ciało, krew, oddał ducha, oddał ojca, oddał matkę. No można by powiedzieć, że co On zostawił sobie? A wszystko sobie zostawił i wszystko dał, bo to co dał, to pomnożył jednocześnie. I On do takiej postawy dzielenia się tym, co mamy, zaprasza też swoje dzieci, czyli nas. Bo On dla nas przygotował dużo większe rzeczy niż rzeczy materialne, niż na przykład nowy smartfon, czy najnowszy komputer. On przygotował, On chce nas, tak jak swojego Syna, przyjąć do swojej chwały, do swojej radości. Chce z nami spędzić wieczność. No to są na pewno rzeczy dużo ważniejsze. Zresztą Jezus mówi, że tam, już żebym się nie pomyliła, bo nie wiem, gdzie mam to na kartce, że tam serce, tam skarb twój, gdzie serce twoje. No więc w momencie, kiedy tym skarbem jest Jezus, to mamy serce razem z Nim. No a w momencie, kiedy gromadzimy sobie te skarby, które niszczą, ja na przykład bardzo lubię złote kolczyki, nie? Są to jakieś małe skarby? No są. Ale czy moje serce jest przy kolczyku? No kurczę, lubię je, no nie? Ale ja też na przykład nie mam problemu, żeby na przykład jak przyjdzie do mnie córka, czy tam jakaś bliska przyjaciółka, powie, ale fajne, to mówię, to weź sobie, ponoś. Nie, albo tak w ogóle, no. I tak mi to przychodzi jakoś naturalnie, bo po prostu ja czerpię radość z tego, jak się czymś dzielę z innymi. I myślę, że Jezus, pokazując to, że On sam przyjmował pomoc, także dzielił się wszystkim, zachęca do takiej postawy, to jest w zasadzie praktykowanie takiej troski i miłości w życiu codziennym. I to jest odwrotne coś do tego, żeby gromadzić, żeby mieć coraz więcej, żeby skupiać się na rzeczach materialnych. I tak na dobrą sprawę, to każdy człowiek, nawet najbiedniejszy, ma czym się podzielić z kimś drugim. Dlatego, że można się podzielić nie tylko jakimiś dużymi dobrami, ale i szklanką wody, i uśmiechem, i dobrym słowem, i czasem spędzonym, no w takiej otwartości, że czasem jest to takie obdarowanie z po prostu, bo chcę się podzielić tym, co mam, a czasem po prostu z wrażliwości na to, na czyjeś potrzeby, na jakąś krzywdę, tak jak Jezus pokazywał takie przykłady i bardzo chwalił, no na przykład ta sytuacja, gdzie Samarytanin pomógł temu człowiekowi, który tam już konał przy drodze, też pokazuje, no Jezus to pokazuje, taką postawę właściwą, tak, też tam dał jakieś pieniądze i się jakoś nie szkoda mu było tych pieniędzy dać obcemu człowiekowi po to, żeby ten człowiek przeżył, mimo że nie wiedział, kto to jest. Jezus też zaprasza nas jako dzieci Bożych do takiej postawy zaufania względem Niego. On nas stworzył, Bóg nas stworzył, zna nas, utkał nas w łonie Matki. Ja to wiem, że Jezus to mnie lepiej zna niż ja sama siebie znam i tak bym chciała trochę się od Niego więcej o sobie dowiedzieć. Ale przez to, że wiem, że On mnie zna, wiem, że On lepiej wie ode mnie, co mi jest potrzebne. I zachęca nas do takiej postawy zaufania. Już wspominałam o tym, prawda, że nie mamy się troszczyć o tamte jakieś rzeczy materialne, o to, co będziemy jeść, co będziemy pić, bo On się o nas zatroszczy. Ale to zaufanie też sięga takich rzeczy głębszych, że być może dzisiaj cierpię jakieś niedostatki, czegoś mi brak, potrzebuję, ale no w sumie skąd mogę wiedzieć, czy ta rzecz, której pragnę w danym momencie, to czy ona mnie przybliży do Boga. No summa summarum mówi się, że właśnie to kuszenie polega na tym, że się coś pokazuje jako dobre.
Więc tu trzeba mieć takie to serce rozważne i zaufać Bogu, że On naprawdę daje to, co mnie do dobra doprowadzi. Bóg też bardzo zachęca do postawy uczciwości. Mówił, że oddać cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu to, co Boże. I mimo, że była tam za jego czasów była bardzo duża niesprawiedliwość społeczna, może nawet większa niż dziś, no zależy w jakim kraju, on nigdy nie pomówił, że trzeba iść i do tego bogatego mu zabrać, tak? Nigdy to, a w społeczeństwie jest jakieś takie przyzwolenie na takie postawy, no nie, że na przykład bohaterem jest Robin Hood albo Janosik, bo zabierali bogatym, a dawali biednym. No to Jezus nie jest takim bohaterem, który by zachęcał do takich postaw. Bóg raczej stworzył takie zasady, żeby tam na polach coś zostawiali rolnicy, żeby ci biedni mogli sobie pozbierać. Czyli też się troszczył o tych najbiedniejszych i mówił, że zawsze będą wśród nas. I Boga bardzo wzrusza to, jak ktoś właśnie jest uczciwy mimo ubóstwa, bo taka postawa wolności wobec rzeczy materialnych dotyczy nie tylko ludzi bogatych albo biednych. Jedni i drudzy mogą być uzależnieni i mieć jakieś te pragnienia takie nieuporządkowane, mało Boże, względem dóbr materialnych. Bardzo go wzrusza na przykład postawa ubogiej wdowy, dlatego że ona mu ufa po prostu do samego końca. Mnie też wzrusza jej postawa i ja zawsze sobie myślę, kurczę, ja to bym chyba tak nie umiała. Tak sobie po prostu myślę, a może bym umiała, może bym, no trudno mi powiedzieć, ale po prostu no, patrzę też na tą kobietę bardzo z podziwem i po prostu rozumiem zachwyt Jezusa jej zachowaniem. Ona miała całkowitą wolność względem rzeczy materialnych i też bym taką chciała wolność dla siebie, może i też dla was, jeżeli bym nie miała bardziej do Boga doprowadzić. Co ja jeszcze mogłabym powiedzieć? Ja już chyba trochę za dużo gadam. Także no powiem jeszcze, że takim narzędziem też do badania tego, jaka jest nasza postawa względem rzeczy materialnych, czy już tu wymieniłam taką, że wdzięczność, że obdarowywanie, uczciwość, zaufanie, to jeszcze ten rachunek sumienia. My go mamy na koniec każdego rozdziału. Żeby badać swoje serce, jak to tam jest, żeby Bogu, do Boga z tym przychodzić. Jest to trudne, kiedy odkrywam na przykład, że nie do końca całe moje poczucie bezpieczeństwa. Ja na przykład mam takie doświadczenie z mojego życia, że chciałabym mieć jakieś zabezpieczenia materialnego, ale z drugiej strony wiem, że jak zdobywam takie zabezpieczenie materialne, to wcale mnie to nie uspokaja, bo ja bym chciała jeszcze więcej. Natomiast to, co mnie uspokaja, to modlitwa. To, że ja się pomodlę, że jakoś tak mnie to uspokaja, jakoś tak wiem, że Bóg się tym zajmie, ja mam jakieś przeczucie, takie zaufanie. I także no wiem na pewno, że nie znajdzie się poczucia bezpieczeństwa w dobrach materialnych, bo tylko to prowadzi do jeszcze większego zagubienia, do jeszcze większego takiego, jak to się mówi, no nie jest takie powiedzenie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No to chyba to jest coś z tego rodzaju. Dlatego zapraszam Cię dziś do tego, ponieważ jesteśmy ludźmi grzesznymi, może nawet o twardych karkach, nie zawsze zginamy, nie zawsze oddajemy to, co Boże Bogu, nie zawsze oddajemy to, co cesarskie cesarzowi. Chciałam Cię zaprosić teraz do modlitwy. Do modlitwy najpierw takiej dziękczynnej. Dziękczynnej, żeby podziękować Bogu z taką radością. Podziękować Mu za to, co już mamy. To, czym już nas obdarował. I ucieszyć się tym. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że stworzyłeś mnie tak cudownie. Dziękuję Ci, że stworzyłeś cały świat.